Cześć, z tej strony Audio Kindly, witam was wszystkich bardzo serdecznie w moim kolejnym materiale. Tym razem przyjrzymy się starciu Legend, czyli starciu Arroyo z Rancorem. Jest to starcie, na które wielu na pewno czekało, także w końcu się tutaj zebrałem za nagranie tego meczycha i tutaj oglądamy bitwę z perspektywy Arroyo, który gra dla nas piratami, zaś Rancor wybrał Chaos. Bitwa rozgrywa się na mapie Pustynia Żelaznego Piasku i przejdźmy już do omówienia buildów. U Arroyo mamy na pierwszej linii 4 razy zombie z muszkietami. Na drugiej linii mamy 4 razy zombie z halabardami. Na trzeciej mamy syreny, mamy 2 razy Morngule. Mamy tutaj bohatera Morngule, nie wiem jaka jest idea wzięcia tego bohatera. Mamy tutaj także gnijącego Lewiatana i lorda admirała floty wampirów z domeny Wampirów z przyzwaniem. Ojejku, co tu się stało? Nie ma przyzwania zombie, to mamy inwokację na Heka i wiatr śmierci. Bardzo dziwny dobór zaklęć. Zupełnie mi się to nie podoba. No nie widzę tego buildu. Co natomiast mamy u Rancora? U Rancora mamy 4 razy pomioty chaosu. Mamy opuszczonych razy 3. Mamy 2 razy maruderów chaosu. Czemu ci maruderzy chaosu są na tyłach, to ja nie wiem. Oni powinni tutaj tankować strzały w opuszczonych. To jest mięso armatnie, nie chcemy oszczędzać maruderów. Mamy tutaj także lustrzaną gwardię, czyli rolowych wojowników chaosu. Mamy Sigwalda, rzecz jasna. Mamy czarnoksiężnika chaosu z domeny ognia z czaszką i kulą ognia. I mamy jeden oddział wybrańców z halabardami oraz 2 oddziały psów. Powiem tak, ogólnie żaden z tych buildów... No ten build Rancora już jest taki bliższy być optymalnym, z tym, że Rancor w ogóle nie ma żadnej odpowiedzi na metę wampiratów w tym matchupie, czyli na granie nietoperzy z muszkietami. Zwykle NZCity grał tutaj na max nietoperzy, kilku bohaterów, w tym tych strzelców pokładowych, czy tam jak to się nazywają ci bohaterzy na krabach, Lorda i Necrofexy, tak? I to jest mega irytujący build i raczej się trochę zombiaków, które są tak mają tankować i są czafem. No nie, ale tutaj tak Rancor nie najlepiej to zagrał, no. Przyjął pierwsze strzały na swoje pomioty chaosu zamiast na maruderów. Spokojnie mógł schować tych maruderów, te pomioty za maruderami i muszkiety już by tak ładnie nie wstrzelały w te pomioty. Także ja tutaj na początku nie dawałem Arroyo zbyt wielkich szans, a tutaj to się zapowiada tak ciężko troszkę dla Rancora. Nie najlepiej to jest grane. Ten oddział wybrańców z halabardami też troszkę ciężko będzie. Ojejku, ładny jeszcze wiatr śmierci wszedł i skasował praktycznie opuszczonych. No kiepsko to zaczyna wyglądać dla chaosu, mimo że ten build Arroyo naprawdę no taki mocno średni. Bardzo tutaj nietrafiony. No ale te siły chaosu no się wykruszają powoli, no coraz mniej tego chaosu. Nie wiem, jaki w ogóle jest idea tych właśnie wybrańców z halabardami. Gdyby to była jakaś artyleria, zwykłe moździerze, to już by te ci wybrańcy naprawdę mocno pobijani doszli do walki. Nadzieja tutaj w Sigwaldzie, żeby zabił Lorda Arroyo i w tym, żeby jakoś ta piechota chaosu tutaj przeorała te zombiaki i dobiła resztę, tak? Te psy fajnie tutaj czyszczą muszkiety, tutaj dobrze Rancor tymi psami operuje. Fajna czaszka weszła w syreny, pięknie tutaj zaorane te syreny zostały. I tutaj, no ten Lord Wampirów też powoli umiera. Arroyo w ogóle nie wiem czemu nie mikruje swoim lewiatanem. On powinien tutaj wspierać Lorda, starać się ubić tutaj Sigwalda razem z tym swoim bohaterem. Dopiero teraz Arroyo to przeklikuje. Strasznie późno, zupełnie niepotrzebna była czemu Rancor... No nie, Rancor... No dziwne tutaj rzeczy się dzieją, Rancor też odpuścił tutaj Lordowi Wampirów. Nie do końca to rozumiem. I wciąż ciężko... No, to Arroyo stracił już całą armię, tak? Tutaj zostało... Tak naprawdę bohaterowie zostali i to by było na tyle. Bohaterowie i ten potwór, tak? Cała reszta się rozsypała. Nie mam zielonego pojęcia, czemu Arroyo nie wziął przyzwania do tej zombie. To jest absolutnie kluczowy czar dla wampiratów i w ogóle dla wampirów również, tak? Dla nieumarłych. Możliwość przyzywania jednostek ogólnie jest potężna w tej grze.
tym bardziej niezłomnych jednostek. To jest gigantyczny błąd, że nie ma tutaj tego przyzwania. No, za blisko na kulę ognia, to jeszcze Rancor nie do końca. Dobrze tutaj się na to zdecydował, na użycie tego zaklęcia. Jedyna szansa dla Arroyo to jest zabicie Sigwalda i jakieś zrautowanie całej reszty armii Chaosu, ale zabicie Sigwalda to jest zadanie bardzo karkołomne. Sigwald ma oczywiście regenerację, ma bardzo dobre statystyki i ciężko będzie go ubić. A tutaj mamy jeszcze wsparcie wielu, wielu jednostek. W tym pełen oddział wybrańców z halabardami. No czemu ci wybrańcy dopiero teraz dobiegają do walki, to ja nie wiem. Ale ci wybrańcy zabiją wszystko, co tutaj jest. Mamy tutaj same duże istoty. Także ci wybrańcy będą mieli używanie w tej chwili. No ta kula ognia już o wiele lepiej tutaj weszła. Powoli, powoli nam tutaj będzie się wykruszał ten lewiatan. Myślę, że już w ogóle mogę tą bitwę przyspieszyć, no bo tutaj... No jakiś cudowny wiatr śmierci musiałby Arroyo rzucić. Wątpię, żeby miał na to wiatry magii, bo leczył się i już jeden wiatr śmierci użył, a to jest jednak zaklęcie za 20 wiatrów magii. No nie, 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 ale tutaj się rozsypie armia Arroyo, zupełnie nietrafiona ta armia. I mamy 1 do 0 dla Rancora, no... No tutaj, tak jak mówię, no co tu mogę więcej dodać, no... Ta armia jest zbyt mała, za dużo strzelania, za mało jednostek, które mogą bronić tego strzelania. Zobaczcie, Mormgule zupełnie nic nie zrobiły, Lewiatan się nie spłacił, Bohater się nie spłacił, Admirał się nie spłacił, nic się nie spłaciło w armii Arroyo. Może jedne muszkiety się... no, 2 muszkietów się spłaciły, tak? Rancor też tego nie zagrał najlepiej, ale jego armia była o wiele lepsza. Chociaż gdyby tutaj Arroyo zagrał, że tak powiem, zgodnie z metą, to... Czarno bym to widział dla armii Rancora, no ale Arroyo nie zagrał, więc potoczyło się to, jak się potoczyło. Sigwald oczywiście, no, spłacił się jak zwykle. No, tutaj nie ma już co patrzeć na te jednostki. Troszkę szkoda, że te pomiody chaosu tak łatwo zostały poobijane przez Arroyo. Tutaj też Rancor musi zwrócić na to uwagę, żeby swoje jednostki lepiej chronić przed ostrzałem. No ale przejdźmy już do drugiej bitwy, zobaczmy, czy Arroyo się uda wyrównać stan tego pojedynku. W drugiej bitwie mamy starcie mrocznych elfów ze zwierzoludźmi. Jest to niezbyt korzystne starcie dla mrocznych elfów. Jak zresztą każda frakcja, która walczy ze zwierzoludźmi, nie ma korzystnego pojedynku przez ostatnie DLC. Także no to też trzeba mieć na uwadze. No ale też Arroyo tutaj zupełnie się sobie nie ułatwił sprawy. No to jest powiedzmy urok tych meczów z ligi początkujących, że tutaj nic nie jest zgodne z metą i mamy buildy zupełnie niestandardowe. No tutaj najbardziej optymalna byłaby Morat i rzecz jasna dla kradzieży dusz po prostu. I 2 mantykory i 2 asasynów potencjalnie. A tutaj nie mamy żadnej z tych jednostek. Mamy natomiast tutaj 2 oddziały elitarnych rycerzy na zimnokrwistych. Mamy tutaj 3 oddziały włóczni na pierwszej linii, 2 oddziały kuszników, oddział korsarzy, 2 oddziały wiedźmich elfek, czarodziejkę z domeny ognia, z czaszką, ojejku, ale co to za zaklęcie jest? No. Co to za... O matko, no... Tutaj mamy ten deszcz ognisty, ale no... To są 2 drogie zaklęcia, no tutaj nie robimy takich kombinacji, bierzemy jedno droższe zaklęcie i jedno tanie, na przykład kulę ognia, albo nie wiem, jakiś buff, na przykład ten płaszcz, tak? Który daje bonus do obrony w zwarciu i tak dalej. Ale mamy tutaj 2 drogie zaklęcia, nie będziemy w stanie z tego efektywnie korzystać. Lordem jest też Malus. Lord, który jest uważany za mema w wielu sytuacjach. Ale może z Tauroxem sobie będzie w stanie poradzić. Także może na zwierzę ludzi ten Malus nie jest taki fatalny wcale. Mamy tutaj też Charybdis. Ten potwór nie jest zbyt dobry. Także bardzo, 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 bardzo off-meta build Arroyo. Co natomiast ma Rancor? Rancor ma 2 oddziały centigorów. Bardzo dużo mamy Ungorów tutaj. A nie, nie. 4 oddziały Ungorów. W tym 2 oddziały z tarczami. Mamy tutaj dużo Gorów. Też 4 oddziały Gorów. W tym 2 oddziały Gorów z tarczami. Mamy tutaj 2 rorowe potwory. Mamy tutaj Jabber Slita rorowego i rorową Gorgonę. Mamy tutaj Szamana z domeny Bestii. Z przyzywaniem Mantykory. Z domeny Mantykory, w zasadzie powinienem powiedzieć. Z przyzwaniem Mantykory i Stadem Zagłady oraz Morgura, rzecz jasna. Czyli tak też stara meta, nie ma tutaj Tauroxa. Na szczęście dla Arroyo. Bardzo niekorzystne jest to, że w blobie się biją 2 oddziały centigorów.
dużo bardziej korzystne dla rankora byłoby uderzenie jednym oddziałem, drugim oddziałem, oflankowanie i można byłoby nawet porobić tych rycerzy na zimnokrwistych. A tak nie wygląda to zbyt dobrze. No tutaj te dwa potwory powinny bez problemu zabić Karibdys. Nie wiem czemu Rancor używa tej stada zagłady. No powiedzmy, że trochę się zblowowały te jednostki, ale zawsze lepiej przyzwać dwie mantykory niż, że tak powiem, używać tego stada zagłady. Dlatego ja polecam samo przyzwanie mantykory brać. Stada zagłady nie bierzemy. Rancor powinien jak najszybciej włączyć tych kuszników, bo tutaj bardzo szybko spada HP na Gorgonie. Błyskawicznie wręcz. Ta Gorgona kosztuje krocie, a tutaj Malus ją po prostu niszczy. No tutaj... Ojejku, tutaj, czy ten Malus jest w tej formie swojej specjalnej? A to jest ciekawostka. Ten Malus tutaj spustoszenie robi absolutne. Nie spodziewałem się tego po tym Lordzie, szczerze mówiąc. No, zaczyna to wyglądać kiepsko dla zwierzę ludzi. Bardzo nawet kiepsko bym powiedział. Oba potwory zwierzę ludzi, na które większość pieniędzy poszła, są zniszczone. Przyzwanie pomiotów prędzej czy później się skończy. Centigory są zniszczone. No i w zasadzie to za chwilę będziemy mieli zwycięstwo mrocznych elfów. Morgur nie ma żadnych szans z Malusem. Co by o Malusie nie mówić, to jednak Lordem do walki w zwarciu jest niezłym i takiego Morgura zabije bez żadnego problemu. Mantykora niepotrzebnie się bije z jakimiś kusznikami, w tej chwili to nie jest potrzebne. No i mamy tutaj 1-1. Bardzo błyskawiczne wręcz zwycięstwo Oroyo. Trochę dziwne to było, że tak łatwo zginęły te bestie zwierzę ludzi, bo tutaj będzie błyskawicznie no zobaczcie. Właśnie dlatego nie bierzemy tego zaklęcia. Ale tutaj błyskawicznie tutaj zniszczył Oroyo te dwa potwory. Malus tutaj mega mnie zaskoczył, pozytywnie. Ale niepotrzebnie Oroyo go przemienił w Tarkana. Teraz będzie tracił pasywnie HP ten Malus. Zupełnie to jest bez sensu. Jeszcze ta bitwa nie jest wygrana. Jak Lord nam umrze, to kiepsko będzie. Oroyo chyba troszeczkę zbyt pewnie się poczuł, no ale ma do tego prawo poniekąd, bo te zwierzę ludzie są kompletnie zaorani. I nawet już takie słane stado zagłady nie pomoże. No Malus tutaj miażdży, no ja jestem ciekaw wali o Malusa, bo tutaj myślę, że z 3-4 tysiące ten Malus mógł wykręcić. Pięknie sobie poczyna w tej bitwie. I mamy tutaj sporo jeszcze oddziałów mrocznych elfów, które się nawracają. Ojejku, te wiedźmie elfki się bardzo zagoniły. Tutaj błąd Oroyo, bo nie trzeba pilnować tych jednostek, żeby aż tak nie uciekały, zwłaszcza kiedy mają pełne HP. No ale tutaj nic już tutaj... Rancorowi nie pomoże, za chwilę te pomioty wygasną i myślę, że w ogóle wtedy będzie Army Losses dla zwierzę ludzi. Bardzo, bardzo źle to wygląda dla zwierzę ludzi. Myślę, że nawet powoli można przyspieszyć, bo... no bo tutaj już no, nie ma szans na jakieś powodzenie. No tutaj pomioty chaosu wygasły i mamy Army Losses dla zwierzę ludzi, tak jak mówiłem. Jest 1-1. No tutaj nie wiem czemu Rancor zainwestował tak dużo w dwa wielkie potwory, to jest absolutna przesada. Ten potwór kosztował pod 3000, zarobił 200 value. Jeszcze nie trzeba tutaj dalszego komentarza. No nie, 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 zupełnie nie trafia na ta armia, mało mobilności, nie ma tutaj domeny dziczy, moim zdaniem ta domena dziczy jest lepsza, bo mamy też odpowiedź na kradzież dusz ze strony mrocznych elfów. Nie ma tutaj Tauroxa, który byłby w stanie, myślę, na... Co? Tylko... Ojejku, strasznie małe te value Malusa. To chyba... Nie, to co tak zaorało te potwory? To jestem ciekaw. To czyżby Karibdys tutaj przeszła, że tak powiem, moje oczekiwania tutaj... No, strasznie dziwne, że tak małe value tego Malusa jest. Coś to się chyba się zbugowało, bo to jest aż niemożliwe, żeby Malus tak mało zrobił. Sam Morgura tutaj porobił do połowy HP. I te potwory mocno pobijał. No, aż dziwna, dziwna sprawa. No, w każdym razie tutaj naprawdę nie trafiona armia Rancora zupełnie. Armia Oroyo też no, daleka od myślę optymalnej. No, ale najważniejsze, że ta armia wyszła z tego zwycięsko. I mamy trzecią decydującą bitwę. Zobaczymy, jak tam to wszystko się rozegrało. Mamy trzecią bitwę i tym razem będzie to starcie Jaszczuro ludzi
Arroyo z Imperium Rancora na mapie Dębowy Młot. Widzę, że tutaj wszyscy chętnie biorą tego klasyka na finalną bitwę. Po stronie Arroyo mamy dwa oddziały skinków, harcowników. Mamy tutaj dużo skinków zwykłych. Mamy tutaj cztery kohorty skinków. Mamy tutaj sporo saurusów z tarczami w liczbie trzech oddziałów. Mamy tutaj dwa oddziały kroksigorów, dwa oddziały jeźdźców naziemnokrwistych z włóczniami. Mamy tutaj skinka z domeny Bestii na Terradonie z Stadem Zagłady. Przyzwanie ma tej... Ojejku, strasznie dużo zaklęć. Zdecydowanie za dużo. Zwolnijmy trochę, zobaczmy ile tutaj Arroyo nabrał tych zaklęć. No... jeszcze mamy bursztynową włócznię, no... no i po co? Po co tutaj tyle tych zaklęć, Arroyo? No powiedz ty mi. Masz tutaj przyzwanie mantykory, które kosztuje 20 wiatrów magii. 20 wiatrów magii to jest mega dużo, to jest... no w zasadzie całą swoją manę zużywamy, żeby dwa razy tą mantykorę przyzwać. A nie dość, że mamy tutaj stado zagłady, to jeszcze mamy bursztynową włócznię. No to jak ty chcesz te wszystkie zaklęcia tutaj rzucać efektywnie? To jest po prostu niewykonalne. Mamy tutaj też starożytnego Kroksigora i to by było na tyle, jeżeli chodzi o armię Arroyo. Po stronie Rancora mamy dwa oddziały granatów. Granaty, bardzo fajny pomysł, ale dwa to za dużo moim zdaniem. Mamy tutaj demigryfy z halabardami. Mamy tutaj włócznie w liczbie trzech oddziałów bez tarcz. Mamy tutaj wolną kompanię razy jeden tylko. No taki mocno tutaj miks różnych jednostek widzimy u Rancora. Mamy tutaj także trzy razy biczowników. Mamy synów Sigmara, ale czemu synowie Sigmara są na ostatniej linii? Mamy także jeden oddział muszkietów i jeden oddział kuszników. Mega dziwne tutaj złożenie armii. Mamy tutaj także szarego czarodzieja, który ma... który to dla nas ma? Ojejku... na pewno wahadło. I Dech Melkota, chyba tak się nazywa ten czar. I mamy Markusa z wszystkimi swoimi umiejętnościami i przedmiotem, czyli bursztynowym łukiem. I mamy tutaj jeszcze czarne lwy, ale co one w ogóle robią tak daleko poza pozycją, to ja nie wiem. Mega ryzykowne zagranie strony Rancora. One mają tylko 50 szybkości. Gdyby to były jakieś dzikie zimnokrwiste, nie wiem, skinki w awangardzie, cokolwiek, to długo by nie pożyły te czarne lwy, a to jest 1/6 budżetu Rancora. Nie najlepsze pozycjonowanie tych czarnych lwów. Nie ma w ogóle też kawalerii, żeby bronić tyle jednostek skirmiszowych. Ale czemu Arroyo zmieniłeś tutaj rozkaz? Mogłeś się wbić na tych kuszników, spokojnie. Tutaj nie ma żadnego zagrożenia dla tych roksigorów. Okej, na muszkiety chyba. Nie wiem, co Arroyo robi. Na bohaterów się... no, trochę dziwna decyzja. Teraz spokojnie można sfokusować te kroksigory dwoma oddziałami. Zmarnowane wahadło Rancora, nie używamy wahadła na skinki. Wahadło jest na saurusy, teraz tych wiatrów magii będzie brakować. Nie wiem czemu Arroyo robi flankę i omija najgroźniejszą jednostkę Rancora. Bez problemu byś się Arroyo wbił na te czarne lwy i zniszczył jednostkę, która kosztuje 2000 sztuk złota. Bo Rancor tutaj nie uważa, nie ma w ogóle osłony dla tych czarnych lwów. Gigantyczny błąd Arroyo. No tutaj chaos mocny powstał w tej bitwie. Ojejku, fatalny ten strzał Markusa. Wydaje mi się, że to był ten skoncentrowany strzał, czy tam skupiony strzał, ale on jest tym skuteczniejszy, im mniej HP ma cel. Ojej, no zobaczcie, zaraz się dzieje. Czarne lwy wystrzeliwują jeźdźców na zimnokrwistych, którzy mogli zaorać tą jednostkę bez problemu. No, gigantyczny błąd Arroyo, naprawdę. Jeżeli przegra bitwę, to przez to. A jeszcze Arroyo ma Rakesoteka, okej, o tym jeszcze potworze zapomniałem. Tym potworem trzeba się wbić ten blob i użyć tej umiejętności. W ogóle tej gigantyczny blob Arroyo, no... Arroyo troszeczkę chyba się pogubił w tej bitwie, bo ma tu cztery jednostki na jednej jednostce Rancora skupione. Te skinki nie wiem, co robią w walce w zwarciu. One są od, jak sama nazwa wskazuje, od skirmiszowania, tak? Czyli nie wbiegają do walki w zwarciu, tylko powinny odganiać chociażby te granaty na przykład, tak? O, gdy migryfy strasznie dużo HP potraciły, no kiepsko to wygląda dla Rancora, ale Arroyo pomaga jak może. Odpuszczając te czarne lwy, tutaj naprawdę oddał dużą przysługę Rancorowi. Rancor bez tych czarnych lwów już by tutaj tą bitwę miał przegraną. A tak jeszcze jest cień szansy. Tutaj siły Imperium się załamują, ale to są niezłomni biczownicy. Trzeba przeklikać część tych jednostek, albo je rozdzielić, tak? Nie ma sensu takiego wielkiego bloba robić. Tutaj duży błąd Arroyo. Przyzywana Mantykora za chwilę wygaśnie. Szkoda, wielka szkoda, że tutaj traci czarodzieja.
Rancor. O, teraz widzicie, teraz o wiele ładniej wszedł ten strzał Markusa. No, gigantyczny chaos jest w tej bitwie. To jest ciężko mi jakąś konstruktywny jakiś komentarz, ale ten mak powinien uciekać, a nie tam zostawać. No jak już używamy siatki, no to niech ten mak ucieka. No teraz Rancor sobie o tym przypomniał. W ogóle mało przebicia pancerza jest w tej armii Rancora. Mamy tutaj w zasadzie Markusa, jeden oddział muszkietów i jeden oddział demigryfów i to jest całe nasze przebicie pancerza, no jeszcze ludzi, którzy mają masę pancerza. Także albo więcej muszkietów by się tu przydało, albo więcej kirasjerów. No i Arojos, już dwóch mantykor nie przezwie, myślę, w tej bitwie. Przynajmniej taki sukces Rancora, że zaorane są zimnokrwiste. Ale jeszcze jest tutaj Bastiladon. Jest masa jeszcze tych Saurusów, no ale to jest mega bolesne, że to te czarne lwy jeszcze w ogóle funkcjonują w tej bitwie. Arojo miał niepowtarzalną okazję, żeby zniszczyć tą jednostkę i zamiast tego zrobił jakiś coś takiego, omijając je całkowicie. No mega, mega, mega błąd. Arojo chyba w ogóle nie patrzył, co się dzieje, tylko kliknął jednostkę i nie kontrolował jej potem. A tutaj ten strażynek Roxygo również może za chwilę wyciągnąć ducha, bo Markus może uciekać i strzelać w ruchu. Więc kilka strzałów w twarz tego Kroxigora i... Ojejku, ale Rancor też tutaj nie kontroluje odpowiednio jednostek i Markus może sobie nie poradzić. Markus w ogóle nawet nie oddał ciosu, tylko gdzieś tam się zbugował i tak chodził. Granaty nie są skuteczne na pojedyncze istoty. Ale na taki blob piechoty już jak najbardziej. No naprawdę, jeżeli Arojo przegra tą bitwę, to wyłącznie na własne życzenie. Teraz co powinien zrobić Rancor? To właśnie, skupić muszkiety, zabić tego starożytnego Kroxigora. Spróbować ocalić jakoś Markusa, nawet kosztem tych kirasjerów. No i czarne lwy... Nie strzelać tego skinka nieszczęsnego, tylko zabić na przykład Kroxigory albo tego Bastiladona z Arką Soteka. No i za chwilę Arojo straci Lorda. Mega błąd Arojo. Że tutaj te czarne lwy jeszcze funkcjonują i to jeszcze się może naprawdę zemścić. No i padł Lord Arojo. Duży, duży cios dla jego armii. Jejku, co te Kroxigory robią tam przy krańcu mapy, to tylko Arojo może wiedzieć. No i wielka szkoda, że Markus również zginie. Bądź ucieknie, ale była szansa go uratować, gdyby jakoś tego Bastiladona tymi kirasjerami przytrzymać. Jest szansa, że Arojo by zapomniał. Ten Markus by się jakoś zebrał, może coś tam by się udało z tym zrobić. Zwłaszcza gdyby te czarne lwy również pomogły. Ale myślę, że ten Bastiladon koniec końców Arojowi ugra bitwę, bo ma jeszcze prawie pełne HP. A tutaj amunicja na czarnych lwach dobiega końca. Rancor nie pilnuje tej amunicji, moim zdaniem. Już tylko 3 salwy zostały, bardzo, bardzo mało. Granaty nic nie zrobią temu Bastiladonowi. No i tutaj będzie ciężko, żeby tę bitwę ugrać. No to już mamy resztki amunicji na tych kirasjerach. Szkoda, no zmarnowane troszeczkę, moim zdaniem, amunicja na Kroxigory. I na tego skinka nieszczęsnego, który tutaj sobie fruwał. Kroxigory mają niskie stosunkowo morale. Teraz okej, okay, nie sprawdzi, ale stosunkowo niskie, jakby je wziąć nawet kirasjerami młot i wahadło, i młot i kowadło i byłoby szybko po ich morale. Nawet taką kawalerią skirmiszową myślę, że udałoby się złamać tą jednostkę bez Lorda na polu bitwy. A tak, nie ma już amunicji, nie ma jak zabić Bastiladona i ten Bastiladon sam zaora całą armię. Tutaj Rancora i za chwilę będziemy mieli Army Losses dla Imperium. Była szansa, żeby to ugrać, ale tak naprawdę tą szansę dał Arojo tylko i wyłącznie, bo mógł zniszczyć te czarne lwy do zera w pierwszym w ogóle etapie bitwy, bo Rancor w ogóle nie pilnował tych czarnych lwów. Nie miał obstawy dla tych czarnych lwów, miał jeden oddział konnicy. To jest zdecydowanie za mało. Zdecydowanie za mało. Zobaczcie, jak wygląda ta armia Rancora. Mamy tutaj 5 oddziałów strzelających
jeden oddział mobilny, tak? Ten jeden oddział migryfów ma upilnować to wszystko. I wyobraźcie sobie, że Arroyo by miał jeszcze bardziej mobilną armię. To jest po prostu niewykonalne. Mocno, mocno tutaj się, moim zdaniem... błąd po prostu Ancora przy składaniu armii, tak? Jedną od te granaty spokojnie można by wyciąć. Zamiast tego wziąć jakiś imperialnych rycerzy. Albo muszkiety i te kusze wyciąć. I w ogóle, no, coś tutaj pozmieniać. Jak już chcemy te czarne lwy, to jakoś to bardziej optymalnie myślę, że można by poskładać. Szkoda wielka, że... szkoda, no. Dla nas dobrze, bo ta bitwa była dzięki temu wyrównana, ale gdyby Arroyo obserwował uważnie pole bitwy, to te czarne lwy miałyby 0 value. No może tam z 200-300. A tak mają 8 razy tyle, tak? Także tutaj wyłącznie Arroyo możesz siebie winić za to, że tą bitwę prawie przegrałeś. Bo naprawdę tutaj, no to był wielbłąd wręcz. To nie był błąd, to był wielbłąd. Coś takiego zrobić, ominąć kluczową jednostkę z armii przeciwnika, to jest naprawdę już mega, mega wielki błąd. Mam nadzieję, że panowie to obejrzycie, wyciągniecie jakieś wnioski na przyszłe turnieje, bo myślę, że tych wniosków wyciągnąć można sporo. A tymczasem bardzo wszystkim dziękuję za oglądanie i trzymajcie się do mojego następnego materiału. Cześć!